Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Stilo. Weronika Łuzicka, Latarnia Morska, Stilo. 28 lat tu pracuję. Tradycję rodzinną podtrzymujemy. A jak to się stało, że pani zaczęła tutaj pracować? Teściu i mąż mnie namówili. Długo musieli namawiać? No, nie za bardzo, ale jestem bardzo wdzięczna im za to i jak to się mówi, dziękuję Bogu. Bo mam tryska pracę. Pani energią, w związku z czym? No, może świeżo umyta, to i też inaczej, nie? Bo trochę tu roboty jest na tej latarni. No na czym polega ta praca? Bo tak no, się wydaje, że to, że się siedzi na górze i się ogląda widoki. No przede wszystkim obowiązkiem latarnika jest nasłuch na kanale bezpieczeństwa. Jesteśmy dla tych, co na morzu. Mamy w dyżurce Radio UKF nasłuch na kanale. Zdarzyło się pani coś kiedyś usłyszeć? Nie, słyszałam tylko, ale nie wołali mnie. Aha. A co to była za akcja? Jakieś... Kweliusz. Kolega miał i opowiedział nam, jak to było, nie? Ale też nie włączał się, bo go nie wołali. I później na przykład kuter rybacki, nie? Też słyszałam. Ale się w człowiek nie wtrąca, ponieważ nie wołają, nie? Bo to na hasło trzeba. No i historia Westaru, który... No to on w 70 roku, to było chyba w październiku, to brała udział akcja ratowniczej właśnie Latarnia Morska Stylu. Mój teściu był jak raz na służbie. I działo się to nad ranem, było 12 skali Beauforta. Statek przewoził drewno, deski i wszedł na mieliznę i osiadł się, nie? No i niestety przez 3 dni to wszystko trwało, działali, ludzi uratowali, ale statek pozostał. Do dzisiaj widać jego maszt jeden, bo jeden się złamał, jak Heweliusz utonął, a drugi pozostał. Maszt tutaj z latarni widać. No i ludzie są bardzo zaciekawieni tym właśnie statkiem i pytają się o ten maszt, nie? To im opowiadam, nie? A pani teść to ten pan, co tam jest? To jest mój mąż. No, po pierwsze to jest mojego męża, który pracował tu 33 lata, zasłużony latarnik i jego ojciec też pracował 33 lata. Po walkach z Monte Cassino jego ojciec tutaj osiadł się. Pomogli mu w tym, żeby spokojnie zaznał po wojnie. No i to rozumiem, że nasłuchiwanie i te sygnały awaryjne. Prace związane z latarnią, z budową, tak samo jak w każdym domu, nie? Ład i porządek, żeby był. Także kobieta sobie też poradzi, to nie jest jakaś praca ciężka. Ja uważam, że tak. Ale wykształcenie? Wykształcenie? Nie, całkiem inne mam. Jeździłam na szkolenia, na tak jak wszyscy latarnicy, nie? Radio operatora zdobyłam, nie? I na różne takie sepowskie, BHP, szkolenia do Urzędu Morskiego, który Urząd Morski właśnie wzywa co jakiś czas. Dużo tutaj turystów przychodzi? Z roku na rok coraz więcej. Coraz więcej. Ja już pomału odstępuję, bo sobie nie radzę. 25 lat na zwiedzaniu, 28 lat jako latarnik. I co tu można zobaczyć w latarni, wokół latarni? No znaczy się, z góry są piękne widoki. Aż dech zapiera, nie? Tak jest pięknie, jak ludzie schodzą, to mówią, że przerażeni są, nie? Że takie widoki widzą. Tu chwalą bardzo nasze widoki w Stilo i w Czołpinie, że są bardzo ładne. Tak, panie Łusejko? Tak, tak. Czołpina jest piękna. No, tutaj pięknie. Można iść, ponieważ latarnia Stilo jest jedną z trzech metalowych latarni. Właściwie 2,5 jest metalowej latarni w Polsce. Stilo, Jastarnia i połowa latarni w Rozewiu są metalowe. I wszystkie pozostałe latarnie naszego wybrzeża są murowane z cegły lub z kamienia betonu. Jest różnica między latarnią metalową a latarnią murowaną. W latarni metalowej idzie się do góry ze swoim duchem, ponieważ stopnie, stąpając po schodach, niesie się echo za osobą idącą. Natomiast w latarni z cegły nie ma tego. To stąpanie po schodach jest niesłyszalne. Natomiast tutaj odnosi się wrażenie, że idąc samemu, że jest się z kimś, a to tylko echo za człowiekiem się tak, prowadzi. Popieram, zgadzam się z tym. Niektórzy myślą, że to duch latarnika. To jak zostać latarnikiem? Znaczy się ja... Co trzeba zrobić, żeby być latarnikiem? Ja mam proste rozwiązanie. Wyszłam za mąż, za syna latarnika.
tak jak mówiłam na początku. No i mąż z teściem mnie, po prostu namawiali mnie, nie? No i tak mi się udało po prostu tradycję rodzinną podtrzymać też, nie? Jakieś wykształcenie? Nie, raczej nie, tylko tyle, że... Doświadczenie. Doświadczenie i... No musi być znajomość elektryczności, nie obawiać się prądu, nie obawiać się kontaktu z prądem. Dlatego, że są urządzenia, które trzeba wymieniać, trzeba to naprawić. Podejść czasami do tego, no jest kontakt. Jeżeli ktoś boi się prądu, to nie będzie nigdy, nie powinien być latarnikiem. Chociażby lampy wymienić. No i przede wszystkim obowiązkowość, ponieważ kiedyś jeszcze nie było zaświecania światła przez fotokomórkę, tylko o odpowiednim czasie należało ją zaświecić bądź zgasić. Obowiązkowość. Obowiązkiem latarnika było zapalenie latarni morskiej. Nie mogło się zdarzyć, żeby latarnia nie świeciła. Jeżeli ktoś nie dbał o to, albo uważał, że jest to rzecz, która może nie świecić latarni, to nie powinien marzyć o tym, żeby zostać latarnikiem. A jaki najładniejszy moment widziała pani z latarni, czy wokół latarni, czy... Może nie na ładnie. Oświadczyny ludzi, którzy tak, przychodzą z dołu. I tutaj i składa, proszę. Oświadcza się swojej tak, dziewczynie. Zaręczyny, tak, to jest najpiękniejsze. No. Ale też jeśli chodzi o, bo tam u góry z kolei nie bywam, jak oni się zaręczają, tylko chłopak przychodzi na przykład dzień naprzód, czy dwa dni naprzód i umawia się ze mną, że chciałby być u tej dziewczyny się zaręczyć, ale nic nie mówić jej, nie? No więc oni wchodzą na górę, ja to na dole ją przyjmuję, udaję, że mi nic nie wiem, a wiem o co chodzi. No i te świeczki poproszę czasami zapalić czy coś tam, nie? I później schodzi, ona mówi, że pani widziała, no może i widziałam, ale to była wasza tajemnica. Jej mysz, tej chłopaka, nie? No. A co jeśli chodzi o górę, jak jestem na górze, to byłam i znaczy się, jak się paliło się te języki ognia, to było straszne, to właśnie najstraszniejsze było. Te języki ognia tak latały, chodzi o pożar lasu tam przy morzu, nie? Ugasili to, bo myśmy zgłaszali wtedy, byliśmy, jak to się mówi, z nadleśnictwem na umowie i współpracowaliśmy z nimi. A w tej chwili już mają swoją wieżę i sami obserwują, mają tam człowieka. Widać z latarni taka biała wieża, to jest właśnie ta obserwacyjna na pożary. A tak co jeszcze, nie wiem, no samo to, że jest ładnie w środku, nie? Są obrazy, galeria. Tak, jest galeria obrazów, galeria malarstwa pana Aleksandra Skotarczaka, który tutaj wystawia swoje obrazy związane z malowaniem pejzażu morskiego. Jest taka książka Drogowskazy Wybrzeża i tam właśnie doczytałam się, że w latach 60., 70. w Niechorzu też było małżeństwo. Później... No państwo Brodnicy byli w Niechorzu. Brodnicy, tak. Tak? No i państwo Laskowscy chyba w Gąskach coś tam było. Później była pani Laskowska w Czołpinie i ja nastałam, to byłam z nią przez 2 lata, ona odeszła. Później weszła w Jarosławcu Alina Żuchowska. Ja zostałam, ona później odeszła. Później przyszła pani Konkel chyba w tym. Jest Konkel w Jastarni. Odeszła, później z powrotem wróciła, ja nadal byłam, także ja wszystkich, można powiedzieć, pobiłam rekord 28 lat, nie? I nastała właśnie na Helu też, nie? No tak, Bożena Budzisz. No i jest, jak mówicie, nie? 7 lat, no. Ja razem z nią. I teraz już nikogo więcej chyba, bo Brodnicka młoda, która wyszła za mąż za latarnika, latarnik zmarł, ona wyjechała z swojej strony. Wróciła, zostawiła. Tak. W Sosnowiec chyba coś tam czytałam. No tak. Praca latarnika, jak jest ich 3 w turnusie trójzmiennym, że co 3 dzień był na latarni morskiej. Jak pracowała jego żona, też co 3 dzień na latarni morskiej. Ale Wera bała się być sama tutaj. Wobec tego byli razem. Wyglądało na to, że 2/3 swojego życia latarnik spędził na latarni morskiej. Ponieważ pracował swoją zmianę, był przy zmianie żony. Żona pracowała swoją zmianę, towarzyszyła mężowi tutaj. A trzeci początki, dzień mieli... Początki to były takie. Trzeci dzień mieli
wspólny w Sasinie. No, były takie sytuacje jeszcze parę lat temu, że się zdawało raporty na przykład, nie? Do Gdyni Radio się tam zdawało raport Urzędu Morskiego. No i po prostu jak ja zdawałam ten raport, no to każdy nasłuchiwał, bo kobieta się odzywa, nie? Ale tymczasem i mąż się odezwał, bo te początki były takie właśnie ze mną bywał, bo się bałam, jak pan Osejko mówi. Ale później po prostu mnie zostawiał, mówił, do ciebie wrócę, ale niestety nie wrócił. Ja do niego dzwonię, miałeś przyjechać, nie przyjechałeś. No i później ten w tym, już ta Laśka Andrzej, nieżyjący, mówił, nie boję się ty ją zostawić, a szkolę ją na dobrego żołnierza. No i wyszkolił, no i zostałam. Później sama cały czas bywałam tutaj. Ja uważam, że ich mężczyźni też się boją, tylko tego nie mówią. No ale Wera, nie pochwaliłaś się tym, że wspomniałaś, że teść był latarnikiem, że jesteś latarniczką, żoną latarnika Romana, ale syn twój również jest latarnikiem i od czterech lat. Zapraszamy bardzo, właśnie dokonujemy to, że po zmarłym mężu objął latarnię latarnika mój syn. Damian Łuzicki, tak. Mamy następców. Ma syna też. To wśród latarników na naszym wybrzeżu jest najdłuższa historia rodzinna. Na Stilo. Tak. Dynastia cała. Można powiedzieć, że dynastia. Długa była również historia latarników w Rozewiu, tych niemieckich jeszcze. To tam z pokolenia z dziada, pradziada. Mamy tam listę. Mamy listę sfotografowaną wszystkich latarników na Rozewiu. Tutaj też jest jakaś taka lista? W książce, którą wydał pan Usejko. W książce jest, nie? Aha. Tak. Są wymienieni. Tak. Wchodzimy do latarni i tutaj będziemy wchodzić po tych schodach razem z Tomkiem. A to są drzwi. Co to za drzwi są? I tutaj w środku jest taka tuba i do samej góry echo się niesie do samego szczytu. No, mówiłem, że pół godziny wystarczy. W latarni nie ma windy, prawda? A tam widać, że jest winda, nie. A dlaczego ja chcę wjechać windą? Windą się nie wjedzie, bo następne dwa podejścia trzeba iść piechotą. Ale tam jest w środku takie miejsce wydrążone, takie jakby no, dużej nie, szerokości. Co to jest? To jest trzon w środku, w którym było wciągane na górę paliwo kiedyś. Jak był palnik u góry, to wciągało się, w ciągu roku spalało się 3,5 tony ropy naftowej. To trzeba było albo wnieść na górę, albo wciągnąć. Wobec tego latarnie były tak budowane, że w środku był trzon. On służy i do wzmocnienia konstrukcji, i do wciągania paliwa na górę. Ale oprócz tego w tym trzonie było też urządzenie, które... tak zwany aparat linowy, który napędzał system obrotowy, który został początkowo zamontowany na latarni morskiej. Urządzenie świetne. Było na stole obrotowym, żeby ten stół obrotowy stale się obracał. Mechanizm zegarowy był napędzany poprzez ciężarek zwisający na linie, na linie. I latarnik musiał co 7-8 godzin podciągać do góry. Ten ciężar 160 kg to było takie duże, żeby ciągły ruch obrotowy urządzenia świetnego był, żeby ta charakterystyka była zachowana. Bo charakterystykę można było uzyskać w ten sposób albo poprzez zawieszenie przysłon na zewnątrz systemu świetnego latarni. Tak było w latarni, w gąskach, w czołpinie. A tutaj było inaczej, że system świetny się obracał. A dzisiaj na przykład akumulatory są bardzo ciężkie, nie? Też wciągają do góry, jak wymienić trzeba. Też na to się przydaje do tego, nie? A jak wygląda otwarcie tutaj tej latarni, udostępnienie jej dla zwiedzających? Kiedy można przyjechać? W maju czy w czerwcu? Kiedy się zaczyna sezon, kiedy się kończy i w jakich godzinach? Zwiedzanie w ogóle się zaczęło od 1992 roku, właśnie dzięki panu Usejce.
i pan Hutyra nieżyjący. No i współpraca z Urzędem Morskim i porozumienie z tym, z Towarzystwem Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. No od 92 roku to bywało różnie. Najpierw zaczynało się to od lipiec, sierpień. Później czerwiec, lipiec, sierpień. I tak z biegiem lat w końcu wyszło, że maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No a w tej chwili teraz... już mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Od 1 maja do 30 września. W miesiącu lipcu i sierpniu w godzinach od 10 do 19. Bez przerwy. Bez przerwy, a w pozostałych miesiącach od godziny 10 do 18 z przerwą od godziny 14 do 15. Może poprawię do 17, bo turyści mają w internecie opisane stare dzieje, więc mówię to powykreślać. I to nie jest tak, jak jest przerwa właśnie, tak pan Sejko mówi, ale do 17. Miesiąc maj, czerwiec, wrzesień, nie? Do 17. Bo nie ma później turystów. Znikają sami. Nie ma ludzi na wybrzeżu, nie ma osób. A jak świeci latarnia? Latarnia ma charakterystykę 23,5 mil morskich. Ona ma zasięg. I ona ma takie trzy, na stole obrotowym trzy sygnały. 0,2 sekundy, 0,3 przerwa, 0,2, 0,3. 6,7 jest ta najdłuższa na ląd, co nie powinno świecić. I jest razem 12... Okres 12 sekund. Tak. Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.